Cześć, ja jestem Piotr, a w dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak nadać zakresowi nazwę, jak znaleźć tę nazwę w menedżerze nazw oraz jak zrobić listę rozwijaną za pomocą nadanej nazwy do konkretnemu zakresowi. W pierwszej zakładce mamy pusty skoroszyt, to zadanie, dlatego przejdźmy teraz do drugiego arkusza, w którym znajdziemy dane. Jest to zbiór danych, który nie jest tabelą, określający liczbę porządkową, imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejscowość, numer telefonu, e-mail, datę zakupu produktu oraz zakupiony przedmiot. Jeżeli masz ochotę razem ze mną klikać to zadanie, to link do pobrania tego pliku umiejscowię w opisie filmu. Także pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to jest nadanie nazwy konkretnemu zakresowi, żebyśmy mogli stworzyć z niego listę rozwijaną. Przypuśćmy, że chcielibyśmy, żeby na naszej liście rozwijanej znajdowało się wszystko, co znajduje się w kolumnie B, czyli każde imię występujące w kolumnie. Także, żeby to zrobić, jest kilka opcji. Pierwsza z nich to jest, zaznaczamy zakres, któremu chcemy nadać jakąś nazwę. I żeby to zrobić, wystarczy tutaj, w tym polu, gdzie standardowo wyświetla się konkretna komórka, w której się znajdujemy. Czyli ja jestem teraz B573, B572 i tak dalej. Jeszcze raz zaznaczę. Wpisać jakąś nazwę i w moim wypadku będzie to na przykład imię. Teraz, jak zobaczysz, każda komórka jest określona dalej miejscem, w którym się znajduje. Czyli B3, B4, B5 i tak dalej. Jeżeli jednak zaznaczę cały ten zakres, to widzimy, że nazywa się on imię. Cały ten zakres jest imieniem. Wystarczy, że odhaczę tylko jedną pozycję, tutaj pana Doriana odkreśliłem i już nie widzę tej nazwy. W ten sposób nazwaliśmy sobie jakoś konkretny zakres. Teraz nazwijmy sobie nazwisko drugim sposobem. Zróbmy sobie zakres nazwany, który będzie nazywał się nazwisko, ale drugim sposobem, nie poprzez nazwanie zakresu, tylko poprzez nadanie mu nazwy w zakładce formuły. Czyli wstajemy sobie na Dąbrowski, bo to jest moja pierwsza pozycja tutaj. Przechodzimy do formuły. I tu mamy coś takiego jak definiuj nazwę lub zastosuj nazwę. My przejdziemy do definiuj nazwę. Chciałbym, żeby moja kolumna nazywała się nazwisko i żeby obejmowała zakres odtąd dotąd. Oczywiście możemy dodać jakiś komentarz. W momencie, kiedy będziemy przechodzili do menedżera nazw, będzie można z tego skorzystać. Klikamy OK. Jak teraz zaznaczymy sobie znowu wszystkie nazwiska w tym wypadku, to widzimy, że jest nazwane to zakresem. Dokładnie w taki sam sposób, jak przed chwilą zrobiliśmy. Jest też trzecia opcja. Jeżeli wybierzemy sobie płeć, od razu ją zaznaczymy i zrobimy definiuj nazwę, to możemy tak samo bez odwoływania się konkretnego wybrać sobie na przykład płeć. Nazwać to jako płeć i klikniemy OK. W tym momencie mamy stworzone trzy zakresy do wyboru tak naprawdę, z których możemy utworzyć naszą listę rozwijaną. Jednakże najpierw zróbmy, że chcielibyśmy to lekko zedytować. Powiedzmy, nie chcielibyśmy na przykład na naszej liście mieć pana Doriana z jakiegoś powodu, na liście imion. Żeby to zrobić, to obok definiuj nazwę jest menedżer nazw. Skrót klawiszowy Ctrl F3. Wchodzimy w niego i widzimy wszystkie nasze trzy nazwy, które utworzyliśmy. Oczywiście mamy tutaj też opcję dodania nowej nazwy, zedytowania aktualnej, bądź też usunięcia, jeżeli ona już nie będzie nam potrzebna. Tak jak uzgodniliśmy, nie chcemy, żeby pan Dorian znajdował się na naszej liście, czyli wchodzimy w... To było nasze imię. Klikamy edytuj i nasz zakres zmniejszamy sobie do 600, dlatego że właśnie chcieliśmy się pana Doriana pozbyć. Klikamy OK i jak widzimy, tutaj jest też nasz zakres już zmieniony. I możemy bez problemu dwuklikiem wchodzić, bądź klikając edytuj, poszczególne nazwy. Po co nam to było potrzebne? Tak jak mówiłem, będziemy tworzyć listę rozwijaną. Żeby stworzyć listę rozwijaną, trzeba albo mieć nazwany zakres, albo po przecinku wypisać wszystkie możliwe opcje, które powinny znaleźć się w liście rozwijanej. Co teraz robimy? Żeby stworzyć listę rozwijaną, trzeba przejść do zakładki Dane. Wróciłem do mojej zakładki Zadanie.
żeby można było jakąkolwiek prostą listę rozwijaną. Także przechodzimy do dane. To jest coś takiego jak poprawność danych. W momencie, kiedy w to klikniemy, wychodzi nam dodatkowe okno dialogowe, w którym znajdziemy ustawienia, komunikat wyjściowy oraz alert o błędzie. Przejdźmy z powrotem do ustawienia. Opcji dozwolone. Mamy bardzo dużo opcji, które mogą być wybrane, jeżeli sobie zrobimy takie sprawdzanie poprawności danych. Dzisiaj nas interesuje lista, ponieważ będziemy robili listę rozwijaną. I co teraz? Jako źródło danych wpiszmy sobie równa się oraz imię. Dlaczego imię? Ponieważ tak nazwaliśmy nasz zakres. Excel w tym momencie będzie w stanie odczytać, żeby pobrał wszystkie imiona, które znajdują się w naszym zakresie nazwanym. Kliknijmy OK. I pojawił się mały trójkącik odwrócony, tak jak przy filtrowaniu. Teraz mamy możliwość wyboru każdego imienia, które znajdowało się na liście. Zróbmy to samo, tylko tworząc odwołanie do płci, czyli poprawność danych, lista rozwijana, równa się, płeć, OK. Jak widzimy, do wyboru jest tylko mężczyzna, kobieta. Dzieje się tak ze względu na to, że lista rozwijana sama z automatu usuwa duplikaty. Czyli jeżeli w naszej zakładce dane zrobimy sobie taką prostą formułę. Licz, jeżeli w tym zakresie zablokujemy grupę, wybierzemy kryteria jako imię, występują dwa kornele. Niezależnie od tego, że jeden to jest Kornel Dąbrowski, a drugi to będzie Kornel Szymański, na naszej liście z imionami wystąpi on tylko jeden raz. Nie może wystąpić drugi raz ze względu na to, że jest to samo imię. Gdybyśmy dodali sobie kolumnę pomocniczą w naszej zakładce dane. Dajmy filtr, usunę to, równa się imię. Dlaczego wpisałem imię? Ponieważ odnosi się moja tabela, tak nazwałem swój zakres. Oraz nazwisko. Połączyło mi imię i nazwisko w całość. Dlaczego do tego dążę? Ponieważ spójrzmy sobie teraz na podstawie tego. Wartość ND została wypluta dla Doriana, ponieważ z imienia wyrzuciliśmy pana Doriana. On został cały czas w liście dla Woźniak oraz na liście jako mężczyzna. Ale Dorian zostało usunięte. Czyli tutaj starczy, że tak naprawdę byśmy weszli do naszego menedżera nazw, który znajduje się w formułach, menedżer nazw. Imię przedłużymy z powrotem o to jedno. Zaakceptujemy sobie. Jedziemy na sam dół. Jak widzimy, Dorian Woźniak już występuje. Już nie ma wartości błędowej. Dodamy sobie tutaj imię na nazwisko. Szczerze mówiąc, wcale nie interesuje mnie to, że nie ma spacji, ponieważ chcemy sobie stworzyć kolejną listę rozwijaną. Czyli zaznaczymy sobie najpierw nasz zakres, zdefiniujemy mu nazwę jako inny, imię, nazwisko. Kliniemy OK, przejdziemy do naszej zakładki zadanie, dodamy sobie kolejną listę rozwijaną, czyli poprawność danych, lista rozwijana, równa się IN. Kliniemy OK. W tym momencie nasz Kornel będzie występował dwa razy, ponieważ jest połączenie imienia i nazwiska. A imię i nazwisko tak naprawdę każde jest unikatowe. No chyba, że w danej tabeli, którą mamy w drugim arkuszu, wystąpiła ta sama osoba dwa razy o takim samym imieniu i nazwisku. Wtedy oczywiście duplikat zostanie usunięty, aczkolwiek nie jest to wielkim błędem, ponieważ wybierając Kornela nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy wybrali go 3, 4, 5 razy i zrobili mu osobne nazwiska. Jeszcze jedna rzecz, czyli przed chwilą zastosowaliśmy listę rozwijaną tylko i wyłącznie w jednej komórce. Co jeżeli byśmy chcieli zrobić listę rozwijaną, możliwość rozwijania listy w kilku? Znaczy, że zaznaczymy sobie dany zakres, w którym chcemy, żeby występowała nasza lista. Ponownie wejdziemy do listy, piszemy sobie nasz zakres. W każdej komórce, którą zaznaczyliśmy, jest opcja wyboru listy rozwijanej. Żeby listę rozwijaną rozwinąć, wystarczy kliknąć ten mały trójkącik lub przytrzymać klawisz Alt i
strzałkę w dół. Wtedy lista jest rozwinięta, żeby ją zamknąć escape. Alt, strzałka w dół, escape. Alt, strzałka w dół, escape. Alt, strzałka w dół, escape. I tak cały czas. Wspomniałem też, że listę rozwijaną można stworzyć na podstawie wypisywania konkretnych warunków obok siebie. Żeby to zrobić, wchodzimy w poprawność danych, listę rozwijaną, jako źródło wpiszemy sobie na przykład 1, średnik 2. Teraz na naszej liście rozwijanej znajduje się 1 lub 2. Nie mamy tutaj zera, więc nie możemy wybrać zera. Żeby pozbyć się wartości z komórki, wystarczy delete. To kasuje istniejącą wartość w komórce, a nie możliwość wyboru na naszej liście. Jest też opcja stworzenia listy. Wystarczy, że zrobimy poprawność danych. Zrobimy listę. W tym małym znaczku klikniemy, dzięki czemu możemy przenieść się na przykład do naszej zakładki dane i wybrać sobie numery telefonu. Konkretne numery telefonu, które nas interesują. Klikamy OK. I znowu mamy możliwość wyboru telefonu. Także jest kilka możliwych opcji, żeby stworzyć listy rozwijane. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ bardzo mocno one pomagają w wielu tak naprawdę uzupełnieniach tabel. Dodatkowo, jeżeli na przykład tworzymy sobie przy naszej poprawności danych alert o błędzie, czyli na przykład w momencie, kiedy ktoś zrobi jakiś błąd, na przykład pokazuj alert po wprowadzeniu nieprawidłowych danych, klikniemy OK. Wpiszemy sobie 78. Ta wartość jest niezgodna z ograniczeniami. Dlaczego? Dlatego, że naszymi ograniczeniami jest to, co znajduje się na liście. Powiedzmy, że wybrałem teraz jedynkę. Jeżeli z ręki wpiszę dwójkę, to nasz zakres będzie dalej działał. Jeżeli wpiszę trójkę, to otrzymamy błąd, ponieważ nie znajduje się trójka w naszej liście rozwijanej. Jest to już komunikat dla osoby, która chciałaby taką tabelę wypełnić. Dodatkowo możemy sobie wejść w poprawność danych, wpisać jako tytuł stop, komunikat, tylko liczby od 1 do 2. OK. Znowu wpiszemy trójkę, zatwierdzimy enterem i dostajemy komunikat, który został wypisany. Stop. Tylko liczby od 1 do 2. Ponów próbę. Bierzemy 2. Nie ma błędu. To byłoby wszystko na temat list rozwijanych oraz menedżera nazw. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz przegapić żadnego kolejnego materiału, zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału. Zostawienia dzwoneczka oczywiście, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. I dziękuję za obejrzenie. Do usłyszenia.